Cześć, Rokno z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku. Kontynuujemy, gdzie skończyłem ostatnio. Czas namierzyć Rift i wykonać questy. Co ona ma na głowie? A, bo ona ma... Pokaż to w ogóle. Ona ma taki kaptur. Okej. Dosyć zabawne. Dzisiaj nie piję piwa. Dla odmiany. Zamiast tego zaprzyjaźniłem się z produktem wybitnie polskim, jakim jest wódka Bocian. Bardzo sympatyczna. No, damage robi je niesamowite, nekro. Aha, jeszcze tutaj coś jest. A, bo to są dwa przejścia. Można iść w górę i w dół mapy i tak zrobimy całość, więc... Tak jak mówiłem, poluję na dosyć specyficzną legendę. A, i mamy... on się gdzieś wypuścił. Właśnie to mi się nie podoba, że te moby lecą trochę na pałę. I to jest właśnie między innymi jeden z argumentów, na których na razie summoner jest skreślony do endgame'u, bo moby są dosyć, mają dziwne AI. Dobra, staniemy sobie tutaj z boku. I zobaczmy, co możemy tutaj rozwinąć. Zajrzę do mojej rozpiski. Chyba najpierw idziemy w tym kierunku, tak. Rip Spirit. Necrotic Damage. Now grant ward instead of gate, to jest fajne. Tu musimy jeszcze dać jeden w to. Wtedy będę mógł użyć tego. I idziemy tu. Dobra. No, nakro jest... niczego sobie, trzeba to przyznać. Trzeba ten poison tylko uważać, bo on szarpie też moby. Dosyć skutecznie zresztą. Level. No teraz levele będą szły bardzo szybko. A to trzeba tylko uważać, ten poison strasznie szarpie. A, to nie jest fajny przedmiot. Tu też się zastanawiam, czy nie pójść, bo tu chyba będzie rift, z tego co pamiętam. No, zobaczymy. Dobra, pójdziemy najpierw w tą stronę. I quest. Znaczy level. Jeszcze 3 punkty tu i będziemy mieli quest lada moment na odblokowanie umiejętności licza. Teraz się właśnie zastanawiam, czy iść dalej. Czy... A dobra, maksujemy to do końca, czyli najpierw zasięg, a potem będziemy rozwijali to w odpowiednim kierunku już. Tak mi się wydaje, że w tą stronę będzie rift właśnie. Chociaż mogę się mylić. No, zobaczymy. Robię to drugi, trzeci raz. Fajne jest to, że przeciwnicy, czyli moby, wiedzą, że trzeba mnie trafiać, a nie moje miniony, bo ginę ja, giną miniony. Czyli ja nie jest aż taka tempa, ale...
Ale mimo wszystko. Próbuję sobie przypomnieć, co to jest za miejsce. Tu będą zaraz jakieś moby, na pewno. Jest skrzynia, to coś wyrezie. Złota skrzynia, to złota skrzynia. Zawsze jej coś pilnuje. O. Tak obstawiam, że będziemy się stąd wracać, coś wylezie. Albo nie. Okej. To mówię, czeszę całe mapy, bo przynosi to dobre rezultaty, jeżeli chodzi o drop rate, zwłaszcza legend. A legendy można zakładać, tak jak już pomówiłem w zeszłym odcinku, od 5 poziomu. To jest bardzo potężne. Przy czym prawda jest taka, że na 5 levelu jest bardzo ciężko mieć skille i na tyle doładowaną postać, żeby móc spokojnie wykorzystać możliwości takiej legendy. Po prostu. Więc raczej te legendy, mimo że można je założyć 5 levelu, rzadko kiedy. Na przykład ja mam armor, który mógłbym teoretycznie używać do tego buildu, on jest wymagany, ale na razie nie jest jeszcze potrzebny. Założymy go dopiero jak będę miał odblokowaną większość skilli, po prostu. Zasięg jest niesamowity. No się właśnie jak będzie zrobieniem altów, czy będzie trzeba znowu za każdym razem biegać od początku całą fabułę. Czy też będzie potem jakaś metoda, żeby szybko przerzucić postać, bo zmienianie, resetowanie skilli póki co przynajmniej tych, że jest dosyć znaczy, to jest tak, że ono jest męczące na początku, czyli jeżeli zrobicie błędy teraz na niskich poziomach, to odbicie się potem zajmuje masę czasu, ale bliżej endgame'u i w ramach arena w zasadzie zrobienie skilla od zera to jest 20 minut max. Więc idzie to znacznie szybciej i nie jest już takim problemem, więc tak naprawdę to jest tylko kwestia na początku gry, kiedy jest to trudne. Potem robi się już w miarę, że tak powiem, w miarę nieproblematyczna. Przecież nadal wymaga czasu. Ja bym dużo bardziej wolał na takiej respie, gdzie po prostu się resetuje skille i przyznaje punkty od nowa, ale to jest... Czyli bardziej metodą Diablo 3, gdzie można wszystko przestawiać już pod koniec, jak się odblokuje. Natomiast, no... To nie jest taki zły system. On wymaga troszeczkę... Nie jest na pewno... tak problematyczne jak w Path of Exile, tak? Gdzie trzeba używać orbów do resetów i o ile nie ma się naprawdę niesamowitej ilości zasobów, to potrafi to zaboleć. Tam w zasadzie trzeba mieć od początku plan na postać. Zresztą tutaj jest podobnie. Lepiej jest mieć plan na postać, niż potem coś resetować i zaczynać od zera. Zdecydowanie. Natomiast... Ja na moim magu resetowałem skille na poziomie 40 i nie był taki super problem. W tym sensie, że zajęło mi odrobienie tych skilli do ponownego poziomu powiedzmy 2 godziny gry, kiedy wcześniej levelowanie ich na ten poziom zajęło mi ładnych praktycznie od początku, tak? Czyli powiedzmy tam 7-8 godzin, więc... To naprawdę przyspiesza. I
i czuć, że pod koniec te skille się już w miarę szybko robi, więc tak jak mówię, no respekt nie jest bardzo problematyczny, jest trochę upierdliwy po prostu. Natomiast z drugiej strony taka upierdliwość może wcale nie jest też taka głupia i zła. Ona wybuchnie. Odsunąć się. Nie jest aż tak na tyle problematyczna, żeby się tym przejmować jakoś niesamowicie. Niedługo też dostanę Ward, czyli tą właśnie tarczę. Też ten nekro będzie troszeczkę bardziej wytrzymały niż jest teraz. Okej, okay, to jest chyba cała mapa. Z tego co patrzę, nie zostało nam nic tutaj do odkrycia. Czy się rozejrzę? Tu wyczyszczone, tu było wejście i tu góra też wyczyszczona, dobra. Czyli możemy iść dalej. Opłaca się naprawdę w całości czyścić mapę. Tak jak w wielu hack and slashach, bardziej na przykład w POE leci się na POE większość. Liczy się robienie questów. I potem można się dogrindować w określonych lokacjach i miejscach, o tyle tutaj. Ten taki styl gry, który ja bardzo lubię, gdzie się czyści w zasadzie wszystko. Bardzo porządnie i precyzyjnie, faktycznie jest dobrym stylem gry. To dobrze, bo ja taki styl gry lubię, zawsze lubiłem być dokładny. Jeżeli chodzi o czyszczenie gry i... Tutaj to faktycznie się sprawdza. Tę mapę pamiętam, tu będziemy parę razy wracać na pewno. Kiedyś dawno temu powiedziałem, że nie ma dobrego hack and slasha bez pajęczaków i to jest prawda. Muszą być pająki. Dobra, najpierw odblokujemy sobie portal na tą lokację. Na wszelki wypadek coś poszło nie tak. I tu jest jeszcze kapliczka, to jest chyba kapliczka z goldem. Chociaż nie wiem, czy one nie są losowe, ale jeżeli nie, to będzie z goldem. A nie, czyli jest z idolami. O, ciekawe. Może coś się trafi ciekawego. Zobaczymy. No i teraz już możemy w zasadzie... czyścić całość. Strasznie jest miodna ta gra. Naprawdę robię niby to samo już któryś ten raz z rzędu. Któryś raz z rzędu, a się w ogóle nie nudzę. Teraz tak, czy tu w dół coś jeszcze było? Nie. Pamiętam, że ta mapa jest rozległa. To jest sporo kluczenia. Ta albo następna jest bardzo podobna do niej. Pamiętam, są dwie z pająkami. Obie mają relatywnie blisko wejścia portal. Nekro jest bardzo mocny. 10. Okej, okay, mamy zapyszkę. Ale to jest chwilowe. Ten naszyn tą wezmę, bo on wygląda na taki, który można by wykręcić. Tutaj coś chyba jest. O. No i dobra, i pójdziemy jeszcze tu do góry. Tu też ktoś jest. Naprawdę zasięg tych skill jest trochę przegięty, szczerze mówiąc, jest aż za łatwo jest snajpować mobę. Gdzieś za rogu mapy. No, a z drugiej strony gramy postacią zasięgową. O ile teraz te ci przeciwnicy nie są jacyś super potężni, upierdliwi, o tyle niebawem się zrobią, zwłaszcza w wyższych erach, bo w zasadzie ery też odpowiadają trochę za poziom trudności i poziom map. Ta pierwsza era, czyli ta Ruined Era, jest taką erą, powiedzmy, na powitanie, a potem poziom trudności idzie w górę i zdarzają się czapy. Też ważne jest to, że na przykład ten skill działa tak, że im z większego zasięgu ściągam moby, tym dłużej do mnie te orby z życiem wracają, więc warto też uwzględnić, bo możemy dostać czapę od jakiegoś moba, zanim do nas dotrze z powrotem leczenia, więc
To jest fajna mechanika, bo ten skill nie jest przegięty. Jest potężny, ale nie jest przegięty i to jest właśnie fajne. Okej, to jest zejście. Gdzie my w ogóle jesteśmy? The Surfers. Aha, czyli no tak. Tu, Rift będzie albo tutaj, The Forsaken Trail, czyli na szlaku przeklętych. Albo... chyba tu właśnie to będzie. To jest ta lokacja. Bardzo ładne to jest, tym światłem rozchodzącym się. Fajny pomysł. Pierścionki zbieramy zawsze. Jak nie na tą postać, na inną. Jest jeszcze do zrobienia rycerz, który też jest całkiem fajny. Sam jest chyba Paladin. Void Knight, czy coś takiego. Odpowiednik trochę Death Knighta z uniwersum World of Warcraft, coś w tym stylu. Albo jeżeli wolicie trzymać się bliżej, tak powiem, świata hack and slashy, to Crusadera, tak, na nomenklaturę Diablo. Także no jest taka klasa typowa do walki w zwarciu. Można zrobić w ogóle tanka. Też fajne. Na pewno nią zagram, tylko na razie zrobię nekro, podejrzewam, i zrobię nie trochę endgame'u. I wrzucę wam trochę filmów z endgame'u, ponieważ jest to zdecydowanie na ten moment klasa, którą najłatwiej się endgame robi. Praktycznie z miejsca po zrobieniu fabuły można teraz zaskoczyć, zrobić 200 fal. Na tym, na arenie. Co jest... bardzo łatwe. Magią trzeba się bardziej napracować. Trzeba trochę pogrindować najpierw. Nie mówię, że to złe, bo grind jest tutaj też fajny w sumie. Mapy się restartują błyskawicznie, starczy z nich wyjść i wrócić. I już. Tak naprawdę. Natomiast nie da się ukryć, że Necromanta ma ten build taki, na ten build, który ja składam, jest naprawdę mocnym buildem i pozwala błyskawicznie zrobić olbrzymią część kontentu. A ponieważ to jest beta, to czasami być może, mimo że magiem chyba mi się gra jednak, znaczy gra magiem mi się bardzo podoba, zwłaszcza tym Blade Knightem, czy tym magiem bitewnym, którego widzieliście w poprzednich materiałach, poza tym let's playem. Naprawdę grało mi się przesympatycznie. I faktycznie coś w tym jest, tak? W sensie, że serce by nakazywało, preferencje, że tak powiem, osobiste nakazywałyby cisnąć maga, ale tak jak mówię, no ja chcę, to jest beta, muszę jak najwięcej z tej gry przetestować, zrozumieć teraz, że przy następnych, że tak powiem, przy następnych, myślałem, że to mob, a to był jakiś tam potion. Że przy następnych po prostu edycjach bety, gdzie prawdopodobnie tak będą resetowane postaci i będzie trzeba zaczynać od zera, żeby po prostu wiedzieć więcej o tej grze. Więc im więcej się teraz nauczę, to także dotyczy biegania endgame'u i tego endgame po prostu trzeba zobaczyć, spróbować, żeby po prostu wiedzieć, co nas czeka, i bo tak naprawdę na podstawie endgame'u rozumiemy najwięcej samej mechaniki rozgrywki, tego, czyli jak gra działa i tak dalej. Taka jest prawda, w każdej grze trzeba pobiegać endgame, by zrozumieć wiele rzeczy wstecz po prostu. I tu jest, myślę, moim zdaniem podobnie, więc warto tą część pocisnąć po prostu. Na razie być może klasą, która mi nie do końca odpowiada, żeby po prostu wiedzieć, co dalej. Więc z let's playu Necro. Nice. Dużo materiału, fajnie. Więc z let's playu Necro po prostu wyskoczymy sobie na endgame, którego pewnie też zrobię trochę materiałów, a potem pewnie wrócimy do jakiejś innej klasy. Mam jeszcze druida do skończenia. Druida chciałbym na pewno też skończyć, bo jest strasznie sympatyczne.
Zwłaszcza, że druid, tak naprawdę druid jest takim najbardziej dedykowanym summonerem w tej grze, nie nekromanta wbrew pozorom. Co jest, że tak powiem, trochę przeczy, że tak powiem, kanonowi gatunku, ale pieprzeć kanon. Każda gra ma prawo się rządzić swoimi prawami. Tu jest właśnie tak, druid jest takim naprawdę typowym summonerem. Jest chyba dużo ciekawszym summonerem od nekromanty, zwłaszcza, że zwłaszcza na tym etapie. Znaczy nekro też ma build, na którym można mieć tych petów chyba z 50 czy 70, zadających olbrzymi damage i działa to generalnie. Natomiast mimo wszystko druid w samym rozgrywką od samego początku narzuca przyzywanie tych minionów jednak. To się czuje. O, ale to tak jak mówię, no to jest każdy hack and slash ma trochę inną specyfikę po prostu. I rządzi się troszeczkę innymi prawami w tej kwestii. Nekro na pewno... okej. To chyba będzie trzeba zrobić. Bardzo chciałbym uniknąć wracania tu przez portal do miasta, bo mi się zresetuje mapa, więc patrzę, czy to się opłaca. Nie, nie opłaca się tego zbierać. To jest aż tak dobre itemy, żeby resetować część mapy. Generalnie kończymy fabułę mniej więcej na 50 levelu. Wbijamy 50 level i to jest koniec fabuły. I w zasadzie gra daje nam jeszcze 50 leveli do wbicia w endgame'ie. Czyli na arenach. No to do setki trochę się gra generalnie. To jest fajne, bo hack and slash powinien mieć wysoki level. Wydaje mi się, że docelowo będzie tutaj tak jak w Diablo, gdzie tak naprawdę 90 plus się wbijało no już bardzo długo. Mieliśmy w perspektywie możliwość wbicia tak wysokiego levelu, ale mało komu się po prostu chciało to robić. Taka prawda. Żeby wbić uczciwie na zamkniętej postaci 99, to nie wiem, nie wydaje mi się, żeby było bardzo dużo ludzi, którzy to zrobili. Bo to naprawdę wymagało grania latami. Końcówka po prostu, tu, jeżeli chodzi o exp, szła... Oakstaff. Żeby go wcisnąć, jak go wcisnąć, żeby... Teraz chyba się zmieści. Tak, i fajnie, bo ten Oakstaff zrobimy... A, to mogę od razu wywalić. Także tak jak mówię, tutaj właśnie to było fajne, że... To było mistrzowsko zrobione w zasadzie z Diablo i mam nadzieję, że raz i po to powtórzy, że ostatni level, ten najwyższy, był osiągalny, ale wymagał bardzo dużo zaangażowania i grania i to w zasadzie już grindu, bo ciężko to inaczej nazwać. Wydaje mi się, że to powinno być podobnie, że taką średnią, medianą leveli powinno być więcej 75-80, natomiast powyżej tego granie to już jest zarezerwowane dla frików po prostu i pasjonatów. No tak, to jest piąty, mamy 20 i będziemy mogli robić quest na licza. O. To jest pierwsza rzecz. Jeszcze mam jeden skill. A, i tu. Maksujemy teraz tutaj dalej to po prostu. Najpierw zrobimy sobie tą pętlę, całość, potem będziemy szli w tym kierunku. Tu odblokujemy Arcane Fortress i zaczniemy budować damage dalej z tego skilla. Nice. Czyli jesteś na nekrotik, więc teraz warto byłoby pomyśleć o zbudowaniu przedmiotów, które ten nekrotik damage zbudują. Trzeba go będzie podnieść. Okej,
Zmarnowałem debuff na jednego moba. No, spoko. To jest wszystko ładnie wyczyszczone. Tutaj w ogóle troszeczkę gra klatkuje. Zaznaczam, że nagrywam na... Mam dwie karty podpięte do nagrywania. W sensie jedna jest odpowiedzialna za grę, bo i tak w zasadzie SLI się... Mógłbym podłączyć dwie do... Mam w sumie cztery, tak, więc... Mógłbym podłączyć do SLI grę, ale to nie ma sensu, bo SLI tak naprawdę w większości tytułów wcale nie da jakichś przesłów wydajności niesamowitego. A poczera ma co ze sobą, więc mam po prostu czterech kart, używam jednej do grania. O, Calamity. Czyżby to było? Nie, myślałem. Ale Calamity też jest spoko. No i teraz wam się tu mądry. Szybki Tetris plecakowy. Armor mana, increase spell damage, increase fire damage, często ignite on hit. To jest dla maga przede wszystkim, na fire. Jest bardzo fajny build na to, może kiedyś. To jest chyba w ogóle moja druga kalamitka. Tak mi się wydaje. No to jest trzecia legenda, trzeci odcinek i trzecia legenda. Czyli jakby co odcinek tą jedną legendę mam, więc nie jest źle. Tak mówię, drop rate na legendy jest... Nie jest przegięty. I mam wrażenie, że w becie jest ciutkę zawyżony. Specjalnie, żeby można było te legendy potestować. Wydaje mi się, że po premierze legendy nie będą dropiły tak szybko i łatwo. I też prawdopodobnie będą miały skalowanie, to znaczy będą dwa rodzaje legend. Miałoby to sens w sumie. Będą legendy na ten piąty poziom i potem będą te legendy w wersji na setny poziom, które się po prostu rolują z maksem na wszystkie możliwe statystyki. Czyli takie... Nałożyłem poison. Czyli wersję trochę jak Ancienty, tak? Diablo. No zobaczymy. Może nie. Może legendy mają tak działać, jak działają. To też nie jest jakiś dramat, szczerze mówiąc, bo to jest fajny wybór, kiedy musimy wybierać pomiędzy siłą statów dobrego, złotego przedmiotu, który możemy sobie wykrafcić lub wydropić. Zwłaszcza, że naprawdę pod koniec, na tych wysokich poziomach, te złote przedmioty mają niesamowite statystyki. Albo właśnie dokonaniem tego wyboru, że zakładamy legendę, która ma siłą rzeczy nieco gorsze staty. Ale daje zajebisty bonus. Mnie osobiście taka forma bardzo odpowiada. Zresztą o tym mówiłem w recenzji, więc się nie będę powtarzał tutaj za bardzo. Bo to nie ma sensu. Natomiast to jest dobrze wymyślone. Moim zdaniem przynajmniej. Ciężko się tutaj w tej mechanice do czegokolwiek przyczepić. Muszę tylko pamiętać o tym, że na tym staffie teraz, który będę miał, trzeba rolować zwiększone necrotic damage już. To się opłaci. Fajne jest to, że pety naprawdę spisują się dobrze w swoim zadaniu jako taki bufor. O, wreszcie jakiś taki klasyczny... O, i mamy portal, bardzo dobrze. Tak, to jest właśnie ta mapa, o której mówiłem na poprzedniej mapie. Tu jeszcze będzie strasznie, to jest dużo do wyczyszczenia, to jest duża mapa generalnie. Potem są tutaj dwa questy, chyba do obu trzeba zejść niżej. Teraz jak są już trochę mocniejsze moby, to... wydajność tego debuffu widać, czyli tego znaku, tak? Mark of the Dev.
On na wyższych poziomach mobów, kiedy on ma trochę więcej HP, zaczyna faktycznie się spisywać jak należy. Trochę mi właśnie brakuje informacji, na jakim poziomie są moby, ale zakładam, że skoro mapa jest na 14, to one też są gdzieś tak na tym na poziomie mapy. To jest tak, czy ja chcę iść, bo tu są drzwi, i tu też są drzwi. Więc tak czy siak będę musiał na tą mapę wrócić. I ona się w dużej części zresetuje. Co nie jest złe, bo zawsze trochę expa więcej wpadnie. Jest szansa, że może jakaś legenda jeszcze pyknie. Chciałem tylko zacząć... ile mam nagrania. Ale myślę, że skończymy tą sekcję. Tak czy siak. Więc nawet jeżeli to będzie dłuższy odcinek, to trudno. Nie mam jeszcze od was feedbacku, bo kiedy to nagrywam, to pierwsze odcinki dopiero wylądowały na YouTubie, ale jeszcze nie są do oglądania. To znaczy od jutra będą. Czyli 3 maja. O, to są fajne buty. Intelligence Increase Armor. Tak. Pytanie, co mogę stąd wyrzucić? Na pewno to. I na pewno to. Te buty są bardzo fajne. Ale myślę, że jak wejdę na nową mapę, to wskoczę w portal. Tam reset mapy mi już nie będzie tak bardzo przeszkadzał. Znaczy, wydaje mi się, że jak idę w portal, to każda mapa się resetuje, ale też jak schodzę z mapy, to tak czy siak ona się resetuje. To, że tak powiem, siłą rzeczy się odbywa. Dobra. Level. Unlock Mastery Trees. I tu będziemy szli w Licza teraz. A do tego chyba był quest. A może quest się robi tylko za pierwszym razem? Nie wiem, na pierwszej postaci. Dobra, wstawiamy portal. Trzeba się wyprzedać. I przy okazji spróbować, mamy nowy staw. Spróbować go wykrafcić. Zobaczę tylko, ile mam czasu nagrania, bo chciałbym się trzymać tych mniej więcej plus minus pół godzinnych odcinków. 32 minuty. Dobra, wiecie co, to ja zrobię tu cięcie i zobaczymy się po prostu w następnym odcinku, będę kontynuował z tego miejsca. I tyle, żeby nie przeciągać. Bo ja wiem, że te dłuższe odcinki się dużo trudniej ogląda. Ciężko jest, łatwiej znaleźć pół godziny niż godzinę czy półtorej na oglądanie. Także podziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się cóż, w następnym odcinku. Już odcinki będą pół godziny, będę się starał rzucać 1-2 dziennie, przynajmniej przez jakiś czas, dopóki mnie nie zabraknie ich, a potem zobaczymy. Także cóż, do zobaczenia, hej!